Damian, masz tu. Dobra. A daj mi to, ja dobra, jakoś to będzie. Nie ma. Witamy Was wszystkich obecnych tutaj na pofestiwalowym śpiewaniu Kanaan 96. W spotkaniu chcemy wspólnie razem wspominać, wspólnie razem śpiewać, ale przede wszystkim wspominać to, co działo się przed kilkoma miesiącami. Piąty festiwal piosenki religijnej Kanaan, jubileuszowy festiwal. Zanim wejdziemy w szczegóły dzisiejszego naszego spotkania pofestiwalowego, proszę o kilka słów gospodarza tutejszej parafii, w której gościnnie dzisiaj jesteśmy, księdza proboszcza Jerzego Kordułę. Serdecznie witam wszystkich w takim skromnym gronie na pofestiwalowym śpiewaniu. Myślałem, że będzie nas więcej. Może dojdą. Może właśnie ten śpiew jakoś tak przyciągnie tych, którzy jeszcze by chcieli tutaj przyjść i uczestniczyć. To nasze pofestiwalowe śpiewanie to jest uwielbienie Pana. Już dziękujemy Panu, że nie pada, że możemy tutaj być na dworze. Największym pesymistą co do tego dzisiejszego popołudnia to byłem chyba ja. Ciągle miałem takie obawy, czy to tutaj zrobić, czy nie lepiej w kościele. A tutaj właśnie młodzież, ci młodzi, którzy tutaj będą występować, tak bardzo się zaangażowali, że mu powiedzieli, proszę księdza, zawsze tak było, że przedtem było, padał deszcz, a potem, kiedy przyszło nam śpiewać, jakoś tak było dosyć dobrze.
że ponoć w Bełku nawet padało, a było sporo ludzi. My tutaj też chcemy uwielbić Pana przez piosenkę. Uwielbiajmy Pana, śpiewajmy radosnym głosem. Niech to będzie właśnie jako nasze dziękczynienie za wszystkie dary i łaski. Za to, że mamy taką wspaniałą młodzież, która tak się zaangażowała i z naszej parafii, ale także i tutaj, tych, którzy tutaj to przygotowali. Od kilku dni tutaj tu przywozili sprzęt, byli zaangażowani, a dzisiaj przez cały dzień tutaj pracowali, zapominając nawet i o jedzeniu, i o wszystkim. Jesteśmy wdzięczni za to, że tutaj przyszli do naszej parafii, na to piąte pofestiwalowe śpiewanie, na ten mały jubileusz. Serdecznie tutaj witam zespół Concordia z Rudy Śląskiej, z Rybnika zespół Las Pinias, a z Leszczan będzie występował Mariusz Śniegulski. Witam również zespół Kanaan z Leszczyn, siostra Michalina, tak? Michaela też tutaj do nas przemówi, dając świadectwo, słowo świadectwa. Serdecznie witam i dziękuję za pracę i za zaangażowanie panu Witoldowi Dworzańskiemu z Radia Puls, który tam właśnie siedzi pod kościołem, reguluje całą aparaturą, która będzie tutaj kierował, żeby to jak najlepiej wyszło. My, kochani, nie traktujmy tego też jako koncertu, że będziemy biernie siedzieć, ale w miarę możliwości włączmy się w śpiewanie. Będą takie możliwości i będą takie piosenki, że będziemy wszyscy uczestniczyli, by jeszcze lepiej uwielbić Pana. Zapraszam wszystkich na mszę świętą, bo msza święta będzie właśnie w połowie tego tutaj tego naszego pofestiwalowego śpiewania, a po mszy świętej dalszy ciąg też tutaj będzie tutaj na ekranie film puszczony właśnie z historii tych festiwali, z pięciu festiwali. Jeszcze raz życzę wszystkim radosnych przeżyć, dużo radości w sercu, no i ciepła, jeżeli już nie na zewnątrz, to w sercu. A głos przekazuję klerykowi Marcinowi. Podziękujemy oklaskami księdzu proboszczowi. I tak w dniu dzisiejszym piąte pofestiwalowe spotkanie. Najpierw w Leszczynach, w Bełku, w Leszczynach i znowu na wyjeździe, bo tak my organizatorzy możemy powiedzieć. Spotykamy się w Kamieniu, w parafii świętego brata Alberta i tutaj chcemy wielbić Boga. Chcemy śpiewać, słuchać, modlić się. Piąty festiwal to już jubileuszowy festiwal dla nas, tych, którzy festiwal znają. Ale wy, którzy tu przybyliście po raz pierwszy i pierwszy raz słyszycie o czymś takim jak Festiwal Piosenki Religijnej Kanaan, myślę, że po dzisiejszym spotkaniu będziecie wiedzieli, cóż to takiego, znając czy poznając historię tego festiwalu. Bo, że jeszcze raz powtórzę, to głównie wspominanie tego, co było. Festiwal był w czerwcu, a dziś chcemy wspomnieć. Ksiądz proboszcz już jakby wymienił, co dzisiaj będzie tu miało miejsce. Ale ja pokrótce jeszcze przypomnę, że wystąpi za chwilę zespół Concordia z Rudy Śląskiej. Później oddamy głos siostrze Michaeli. Ponownie zespół Concordia. Mariusz Śniegulski z Leszczyn, później msza święta. Po mszy świętej będzie jeszcze, pośpiewamy sobie troszeczkę i odbędzie się konkurs, rozwiązanie konkursu, którego szczegóły podam w następnym wejściu. Konkursu, w którym będzie można wygrać pewne cenne nagrody. Po konkursie odbędzie się pierwsza część występu zespołu Las Pinias. Potem będzie miała miejsce projekcja filmu zatytułowanego 5 lat festiwalu Kanaan. Ponownie zespół Las Pinias,
i apelem jasnogórskim około 20:40 zakończymy to dzisiejsze pofestiwalowe śpiewanie połączone z błogosławieństwem księdza proboszcza. Do przywitań Was, tu wszystkich obecnych, chciałbym dołączyć przywitanie naszego księdza wikarego z parafii Leszczyny, asystenta z KSM-u działającego w Leszczynach i można powiedzieć asystenta naszego festiwalu, księdza Eugeniusza Murę. Witam jeszcze raz tych, którzy przybyli tu po raz któryś i zapraszam Was przede wszystkim do naszych stoisk. Są aż trzy. W każdym cierpieniu on da.
Otóż sponsorami dzisiejszego spotkania, pofestiwalowego spotkania są Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czerwionce Leszczynach, Radio Puls, które tutaj wśród nas w osobie pana redaktora jest obecne, Kopalnia KWK Dębińsko, Wydział Kultury i Urzędu Miejskiego w Knurowie. Myślę, że choć może nie ma przedstawicieli wśród nas urzędów, które wymieniłem, ale brawami po raz pierwszy podziękujemy im za sponsorowanie tej dzisiejszej imprezy festiwalowej. Siostra Michaela pochodzi z Leszczyn. W Leszczynach mieszkają jej rodzice. Kilka dni temu, gdy widzieliśmy po raz kolejny obecność jej w naszym kościele, porozmawialiśmy przez kilka chwil i doszliśmy do wniosku, iż jest osobą, jest siostrą, która może nam też coś przekazać, coś ważnego. Siostra Michaela obecnie jest w zakonie, w zgromadzeniu sióstr urszulanek Unii Rzymskiej, a obecnie pracuje we wspólnocie w Sierczy za Wieliczką. Siostro, proszę bardzo. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie i chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tu jestem z wami. To jest dla mnie naprawdę niesamowita niespodzianka od Pana Boga. I bardzo dziękuję właśnie Marcinowi, Sebastianowi właśnie, którzy mnie tutaj jakoś wyszli z tą propozycją. Tym bardziej się cieszę właśnie, że to wyszła ta propozycja od nich, właśnie no od Was. Więc bardzo się cieszę z tego naszego spotkania i chciałabym, żeby... Znaczy ja czuję się już od tych chwil, które tu jestem właśnie z Wami,
czuję się już siostrą każdego z was i chciałabym, żeby właśnie z mojej strony, po tym spotkaniu, żebyście wy też poczuli, że jestem właśnie siostrą każdego z was, bo jest taka piosenka, którą mówię o powołaniu i tam są takie słowa właśnie, on uczynił mnie ludzi siostrą. Bardzo mi się to podoba i kiedy idę właśnie ulicą, spotykam ludzi, to sobie właśnie tak myślę, że jestem ludzi siostrą. I kiedy myślałam, co właśnie chciałabym, znaczy co właśnie powinnam powiedzieć, to potem przyszła taka refleksja po kilku dniach, znaczy najpierw myślałam, potem po kilku dniach przyszła taka refleksja, sobie myślę, przecież Panie Jezu, co Ty chcesz powiedzieć na tym spotkaniu tym, którzy będą właśnie zebrani. I muszę powiedzieć, że doświadczyłam, że po prostu to, co jakoś wcześniej ja myślałam, Pan Jezus wszystko pozmieniał, to znaczy się dał mi światło, że zupełnie co innego On chce powiedzieć. Więc teraz będziemy po prostu właśnie razem poznawać to, co On chce nam powiedzieć przez Ducha Świętego. Duch Święty właśnie dał mi poznać, że chce właśnie przekazać nam dzisiaj ten fragment Ewangelii, który zaraz właśnie przeczytam. Będzie to fragment Ewangelii z świętego Jana. O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi i przestraszyli się. On zaś rzekł do nich, to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Chciałabym teraz powiedzieć swoje własne świadectwo, które właśnie może przybliży wam, albo właśnie przybliży wam to doświadczenie, które będzie związane może z tym, co chce nam przekazać Jezus właśnie poprzez dzisiejszy fragment Ewangelii. Ponad rok temu, kiedy byłam jeszcze w wspólnocie w Częstochowie, znalazłam się w szpitalu, robiono mi badania i usłyszałam diagnozę bardzo szokującą dla mnie, guz mózgu. Uświadomiłam sobie, znaczy jeszcze kiedy usłyszałam właśnie, że lekarz mi powiedział, że ten guz jest umiejscowiony właśnie w takim miejscu, gdzie jest ucisk na wszystkie ośrodki najważniejsze dla życia, zrozumiałam, że po prostu w tym momencie to po prostu tylko od Jezusa zależy, czy to życie mi zostanie znowu podarowane, czy po prostu właśnie, tak jak w moim mniemaniu, to życie moje się skończy. I bardzo właśnie szybko przewieziono mnie do kliniki, do Krakowa, gdzie miałam być poddana trepanacji czaszki. Przed operacją lekarz uświadomił mi tylko, tak jakoś może delikatnie, że na skutek operacji, żebym się liczyła z tym, że będą porażone pewne nerwy, paraliż twarzy, więc tylko tak, a już powiedzmy sobie w zawieszeniu, jakby w zawieszeniu powietrza usłyszałam, jeśli oczywiście siostra przeżyje. Więc poddałam się w tej operacji właśnie jakoś, był to dla mnie ze strony Pana Boga skok, ja powiedzmy z mojej strony wezwanie do kroku właśnie w zaufaniu. To bardzo mocno zrozumiałam, że poczułam się tak, jakbym po prostu, no ziemia się pode mną usunęła i rzeczywiście teraz nie mam nic, tylko zostaje mi właśnie Jezus, który jest Panem mego życia. Ale to dopiero zrozumiałam później właśnie, znaczy doświadczyłam właśnie, że Jezus jest Panem mego życia. I na skutek właśnie, aha, jeszcze właśnie przed poddaniem się operacji przypomniałam sobie taką modlitwę, którą często się modliłam. To jest modlitwa świętego Ignacego. Zabierz Panie i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją, rozum
i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni, według Twej woli. Daj mi tylko miłość i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Wiele razy modliłam się tą modlitwą, ale wiecie, odczułam, wtedy poznałam, że modliłam się tylko ustami. Bo kiedy w tym doświadczeniu zaczęłam się modlić tą modlitwą i doszłam do momentu, Panie, zabierz mój rozum, to po prostu wszystko się we mnie buntowało przeciwko temu, a wiedziałam, że wcześniej przede mną dziewczyna 35 lat, która miała operację, właśnie drugą operację właśnie głowy, straciła rozum i po prostu odwieziono ją tylko do Kobierzyna. Więc w takim momencie po prostu wszystko się we mnie buntowało i zaczęłam się, uświadomiłam sobie właśnie, że to wszystko zależy od Niego, od Boga, który dał mi to życie. I zaczęłam Go właśnie prosić, Panie Jezu, możesz mi wszystko zabrać, mogę być nawet sparaliżowana, ale proszę Cię, jeśli taka będzie Twoja, no proszę Cię, zostaw mi rozum, chyba żeby Twoja wola była inna. I to pozwoliło mi zrozumieć, że często moja modlitwa była właśnie bardziej ustami, a nie sercem, że to, co właśnie, te słowa, którymi się modliłam, nie czułam właśnie tego w sercu. Dopiero właśnie tutaj, poprzez to doświadczenie, właśnie to zrozumiałam. Po operacji przeżyłam narkozę i uświadomiłam sobie, dzięki Ci Boże, że żyję. Kiedy uświadomiłam sobie, że ruszam rękami, nogami, byłam bardzo szczęśliwa. Jednak na drugi dzień, dopiero kiedy podano mi posiłek, uświadomiłam sobie, że mam porażony przełyk i nic mi nie przejdzie. Po prostu nie mogłam nic przełknąć. Nie mogłam przełknąć ani jedzenia, ani picia. Miałam porażonych właśnie kilka nerwów, uszkodzonych właśnie, porażonych, między innymi właśnie przełyku. I tu Pan Bóg dał mi poznać, raczej doświadczyć, powiedzmy, że wszystko jest darem. Nie tylko życie, które mi podarował jakby na nowo, bo samo to, że przeżyłam operację, to właśnie już jest Jego łaską, dlatego że lekarze do dziś dnia mi przypominają, uświadamiają mi, że życie zostało mi podarowane. Ja wiem właśnie, może doświadczyłam właśnie tego, że doświadczam tego cały czas, że życie zostało mi podarowane i tym się cieszę po prostu. Teraz życie jest dla mnie darem, jest pełne radości, dlatego że ono mi zostało podarowane. Ale uświadomiłam sobie, że wiele razy jadłam i piłam i zawsze modlimy się i dziękujemy Bogu za to, co mamy spożywać, ale nie uświadomiłam sobie, że nawet to, że ja jem, że ja mogę jeść, że to jest darem. Dopiero kiedy zostało mi zabrane, wtedy sobie uświadomiłam właśnie, że to jest darem. I do czego zmierzam? Do tego, że właśnie w moim doświadczeniu, które dał mi Pan Bóg, pokazał mi, że zabrał mi coś po to, żeby mi na nowo dać, żebym zrozumiała, że to jest dar. Jakby właśnie, jakby zabrał mi to, że nie mogłam jeść, że nie mogłam pić, nie mogłam nawet, kochani, mówić, bo ponieważ mam porażony krtań i część strun i właściwie to chciałam właśnie, żeby to był taki hymn dziękczynienia, dlatego jest to moje świadectwo, żebyście po prostu też podziękowali wraz z Bogu ze mną za to, że ja właśnie tutaj stoję i mówię do Was, bo odzyskałam głos, mam swój głos, mogę właśnie do Was mówić i znowu uświadomiłam sobie, że to jest dar od Pana Boga i dlatego, że jest to dar, właśnie powinnam nim służyć i dlatego chciałam dawać to świadectwo tutaj i chciałam właśnie Wam to przekazać i chciałam właśnie powiedzieć to, że Pan Bóg, nieraz może nam się wydaje, że jak to, Bóg jest miłością, coś mi nie pasuje, skoro tyle cierpienia, skoro Pan tutaj, dlaczego? Pytamy dlaczego, prawda? Coś nam, no nie umiemy tego przyjąć. Tak, On jest miłością, bo my odbieramy Boga, że On chce dawać nam tylko ciągle cierpienie, ciągle krzyż i tak. Jeżeli nawet dopuszcza i daje to cierpienie, to po to, żebyśmy Mu zaufali,
właśnie żeby nasza wiara wzrosła. To, co straciłam, jest niewielkie, bo w sumie mam głuchotę na jedno ucho, ale cieszę się, że żyję, że właśnie stoję i że mogę do was mówić, bo zyskałam właśnie wiarę, zyskałam wiarę, że Jezus jest ze mną w każdej sytuacji. Ja bardzo mocno tego doświadczyłam, że Jezus wtedy był ze mną. Moja walka o życie trwała właściwie miesiące. Byłam właśnie w tej klinice, zanim nauczyłam się jeść, zanim mogłam jeść. Teraz się cieszę, że mogę jeść, pić, mogę chodzić, mogę śpiewać nawet. Ale właśnie chodzi o to, że Bóg właśnie chciał poprzez to doświadczenie, żebym ja Mu zaufała. I właśnie wiara jest relacją zaufania do Boga, który jest Bogiem osobowym, Bogiem miłości. I jeżeli daje nawet trudne doświadczenia, to po to, żeby człowieka przybliżyć do siebie. Zresztą rodzice to chyba najlepiej wiedzą, że właśnie czasem dziecku trzeba dać klapsa, albo powiedzieć mu, żeby po prostu coś się mu nie da. Dlaczego? Dla jego dobra. Dziecko tego nie potrafi zrozumieć. Ono płacze, ale właśnie kiedyś to potem rozumie, że to było dla jego dobra. I naprawdę Bóg jest miłością. I my powinniśmy właśnie dokonywać nieustannie wyboru, poznawać Boga jako miłość właśnie, ponieważ w Chrzcie Świętym otrzymaliśmy, staliśmy się świątynią Ducha Świętego, otrzymaliśmy dar Ducha Świętego. I wtedy rodzice za nas jakby to uczynili, właśnie to, że oddali nas Bogu, staliśmy się własnością Boga. Ale przez całe życie, przez różne sytuacje, człowiek właśnie dorasta do tego, żeby tego Boga wybierał, właśnie dokonywał tego wyboru w sercu. Poprzez każdą sytuację, poprzez każdy ból, cierpienie, właśnie Boże, Ty jesteś miłością, Ty, jeżeli mi coś dajesz, to dlatego, żebym Ci zaufał. I dlatego, żebym właśnie moja wiara się umocniła. I ja przeczytałam ten fragment Ewangelii. To ja jestem, nie bójcie się. Tak bardzo mnie to uderzyło. I właśnie to chyba chce Jezus właśnie nam powiedzieć, że On jest z nami w każdej sytuacji. I mówi, ja jestem, nie bój się. Tylko otwórz się na mnie, tylko proś mi o łaskę, a na pewno otrzymasz. I życzę wam, żebyśmy cię właśnie dzisiaj w czasie mszy świętej, Eucharystii, szczególnie spotkali się z Jezusem zmartwychwstałym, który jest żywy, który żyje. I żebyście właśnie usłyszeli w sercu swoim, że mówi do was, to ja jestem, nie bój się. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jeśli pozwolisz właśnie Marcinie, to bo w sumie właśnie mówię, znaczy myślałam może, że coś powiem o naszej Matce Anieli, o powołaniu, ale właśnie zrezygnowałam, jak mówię, że to było moje, Jezus chciał coś innego przekazać. Tylko pomyślałam sobie, że jeżeli, no właśnie, że mogłabym po prostu, jeżeli mówię, chcę zawsze powiedzieć o powołaniu, to jest taka piosenka, która bardzo obrna, która mówi o powołaniu. A ponieważ mówię, wiem, że głos został mi podarowany, więc cieszę się tym, że mogę śpiewać. I jeżeli to teraz właśnie uczynię, to dlatego, żeby było uwielbieniem Boga, a właśnie ta piosenka bardzo mówi, jest mi bardzo bliska i mówi właśnie, jak to jest z tym powołaniem, bo może właśnie wy myśleliście, że wam coś powiem, ale niech ta piosenka wystarczy. Jeżeli będę fałszować, to mi wybaczcie. Wiele razy mi się śniło szczęścia, które gdzieś było, ale sama nie wiedziałam, odnaleźć go nie umiałam. Chrystus Pan któregoś dnia wyciągnął ku mnie swą dłoń. Wtedy właśnie zrozumiałam, że to ja za Nim iść miałam. Jezu, ja Ci dziękuję, Jezu, ja Ci dziękuję, to moje jedyne słowo, więcej mówić nie umiem. Jezu, ja Ci dziękuję, Jezu, ja Ci dziękuję, to moje jedyne słowo, więcej mówić nie umiem. Jest jeszcze druga i trzecia zwrotka, ale nie będę śpiewać, bo już złapałam się na tym, zafałszowałam. Niech to będzie uwielbienie. Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, na zawsze jest.
jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem. Jesteś pokojem, jesteś pokojem mojego życia. O, Panie mój, jesteś pokojem mojego życia. O, Panie mój, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem, jesteś ufnością. Jesteś ufnością mojego życia, o Panie mój, jesteś ufnością mojego życia, o Panie mój. Wszyscy, jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem. Jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym. Zadedykować wszystkim organizatorom. Że są bardzo wspaniali. Tak. Panu akustykowi, zarówno jak i Sebastianowi, który nam tutaj przygrywa. Jego żonie, tak. Oraz Marcinowi. Będzie to szybki utwór, więc prosimy publiczność do wspólnej zabawy. Zapraszamy. Yeah.
pojęcia wody swej. W nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj. Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał każdy dzień. Co teraz? Śpiewać pieśń, pieśń ze samych złotów, ale wiesz, że ja nie mam złotych wart.
nowy się zaczyna dzień. Moją duszę radość budzi, z tobą się przywitać tam. Wtedy niebo jest niebieskie, ptaki śpiewem cię wyczczą. Zielę upaja oczy, ty mnie kochasz mocno. Hej, 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 hej! Jezu, Jezu ze mną, bądź jak najbliżej przy mnie siądź. Bo ty jesteś przy mnie blisko, świat cudowny staje się. Za tę chwilę cię bliźni. Hej, 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 hej! W moim sercu jesteś, panie, moja miłość nie ustanie. Ty się stoją i miłością ja kocham cię. Jezu, Jezu ze mną bądź, jak najbliżej przy mnie siądź. Bo ty jesteś przy mnie blisko, świat cudowny staje się. Jezu, Jezu ze mną bądź, jak najbliżej przy mnie siądź. Bo ty jesteś przy mnie blisko, świat cudowny staje się. Hej! Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do dokumentacji. Nam sprzedawały ładne tutaj kasety. O. 200 kaset już sprzedały dzisiaj. Fajnie. Wracajcie trochę, żeby kupili. I wiecie co, odwińcie tak po jednej z folii, żeby sobie ludzie zajrzeli. Tak? To dobrze. A co? Pan Nabość niech z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiechoty. Na to oprzeń jednemu z nich, przyjacielu, nie czyni ci krzywdy. Czy nie o ten naraz mówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, czy ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Granica, bo to stać do niego kogoś, to nie wiem, on do nocy jest jakoś. Ale nie to co? No. Ale będzie słaba, nie ma. Niech nie tylko mówi ładne, piszę. Andrzej, też pozdrów naszych widzów. Zespół Lasu Winias. Mariusz, pozdrów naszych widzów. Każdy zespół pozdrawia naszych widzów. Pozdrawiam. To jest Mariusz, który będzie z nami sterować. Pozdrawiam te dziewczyny. Tak. Dzięki. Bywaj. Kabla jest dość, bo mi się nie chce, wiesz, później kręcić barwami. Tak samo konfynarski, on się ma do czego przychodzić, później, wiesz, zgubieje jeszcze. To się go przestawi, kabla jest zapas, nie? Na razie, no. No. Tylko czekaj. Sebastian! No. Tobie trzy mikrofony wystarczą, bo ty będziesz grał jak. Ja już nie będę grał, ja się nie będę wygłupiał. Czemu? Nie. Na pewno? Nie. Już nie będę. I na sam koniec będę grał, jeszcze apel. Ale zaraz. Ty też chcesz do tego śpiewać? No, tamten dam do bęba. Tamten do bęba, no dobra. Czy długo nie, bo ja myślałem, że wszystko ustawiam do tych. Nie, no. Teraz Sebastian pomszy jest co? W kieszeni dolar, dolar, może dwa. W kieszeni dolar, dolar, może dwa. Wypije ze mną drinka, bieda siostra zła. Dałby się wykład i niepewny los. Dałby się wykład i niepewny los. Jak w szuszardzie, kiedy pusty cios. Thank you.
Kładzie każdy, kto umie zasnąć. Zasnąć, gdy pada letni deszcz. Rzeki się pod mostami cisną. Tysiące kropel drążą swe pismo na szybach. Na szybach kładzie cię nie zmierz. Jaworzyna górą się kłania. Pogoda będzie, jutro będzie ładny świt. Rozchmurzyła się jaworzyna, już nie płacze, śmiać się zaczyna. Pogoda będzie, jutro nie będzie smutny nikt. Nocy ściele na lasach mokry. Gasną światła w oknach domów samotnych. W nocy samotność gorsza jest. Ludzie się kryją w swoich myślach. Zamknięte drzwi, zamknięte oczy, sen blisko. Blisko za oknem szczeka pies. Jaworzyna górą się kłania. Spod obłoków szczyt odsłania. Pogoda będzie, jutro będzie ładny świt. Rozchmurzyła się jaworzyna, już nie płacze, śmiać się zaczyna. Pogoda będzie, jutro nie będzie smutny nikt. Państwo, zapraszamy Was wszystkich do wspólnego tutaj śpiewania na drugą część pofestiwalowego śpiewania Kanaan. W programie za chwilę krótkie rozpoczęcie drugiej części koncertem zespół Las Piñas. Wystąpi także Mariusz Śniegulski z Leszczyn oraz będzie zaprezentowany film. Film zrealizowany przez panią producent filmową zatytułowany 5 lat festiwalu Kanaan. Zapraszamy wszystkich do udziału w drugiej części pofestiwalowego śpiewania. Jeszcze opatrzę oczami, zabranie ci psa. Lecz jeszcze opatrzę oczami, zabranie ci psa. Dam da ra ra ra. Lecz jeszcze opatrzę oczami, zabranie ci psa. Lecz jeszcze opatrzę oczami, zabranie ci psa. Łukaniem i
błaganiem, niechaj wie kto nie wie. Dziewczęce serce coraz bardziej twardnieje. Lecz jeszcze opaszczą czarni, zabrani ci psa. Lecz jeszcze opaszczą czarni, zabrani ci psa. Tak, żebyś była bardzo zadowolona. Lecz jeszcze opaszczę opaszczę, zabraknie ci psa. Lecz jeszcze opaszczę opaszczę, zabraknie ci psa. Który zaprezentuje swoje własne utwory. Publiczność się niecierpliwi i zespół Las Piñas jeszcze wystąpi. Na pewno, dlatego ja może poproszę o klaski dla zespołu, który przed chwilą grał tutaj dla nas. Drodzy moi, gwoli informacji, jeszcze raz ponawiam prośbę, jeśli ktoś z Państwa nie nabył jeszcze takiego kuponu konkursowego, proszę podejść tutaj po lewej stronie. Kto już ma wypisane, jest już pewny swoich odpowiedzi, proszę wrzucić do tego pudła, które tam stoi i za kilka minut bądź kilkanaście minut rozwiążemy już ten konkurs i rozdamy nagrody. Chciałem jeszcze, drodzy Państwo, zachęcić Was. Chleba ku chleb, do chleba ser, do picia deszcz. Cudownie jest, powietrze jest, dwie ręce mam, dwie nogi mam, chleba ku chleb, do chleba. Do picia deszcz. Cudownie jest, powietrze jest, dwie ręce mam, dwie nogi mam, chleba ku chlebu, do chleba se, do picia deszcz. To ja, Panie Boże, mym grzechem ranię Cię. A szatan o każdej porze kusi mnie. Ja często zapominam wszystkie grzechy wyznać swe. I wtedy przypominam, bym nie lękał się. Ja znów chcę lepszy być, z duszy mej brud mój zmyć. Ja chcę żyć Ewangelią, Panie, pomóż mi. Ja znów chcę lepszy być, z duszy mej brud mój zmyć. Ja chcę żyć Ewangelią, Panie, pomóż mi.
wierzcie w moje słowa, nie lękajcie przyznać się. Nie lękajcie wyznać Bogu grzechy swe. Nie zapominam wszystkie grzechy wyznać swe. I wtedy przypominam, bym nie lękał się. Ja znów chcę lepszy być, z duszy mej brud mój zmyć. Ja chcę żyć Ewangelią, Panie pomóż mi. Ja znów chcę lepszy być, z duszy mej brud mój zmyć. Ja chcę żyć Ewangelią, Panie pomóż mi. Pomóż mi. Dziękuję bardzo. Festiwal wspólnie z młodzieżą leszczyńską organizowała. I korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj w Kamieniu, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym młodym ludziom tutaj z Kamienia, którzy pomagali nam. I tym, których tu nie ma. I Zbyszkowi Gańczarzowi, który jest w wojsku. I może, żeby nie wymieniać wszystkich, bo na pewno kogoś pominę. I Jackowi, który grał dzisiaj pięknie na organach w kościele, a na pierwszym i drugim festiwalu występował ze swoim zespołem, co będziemy mieli okazję zobaczyć na filmie. I wszystkim, naprawdę. I Lilce, która prowadziła wspólnie ze mną pierwszy, drugi festiwal. I naprawdę wszystkim tym, i jak już jesteśmy przy Kamieniu, bardzo gorąco księdzu proboszczowi, już teraz wielkie oklaski. Nieraz będziemy jeszcze mu klaskać dzisiaj, ale naprawdę wielkie dzięki księdzu proboszczowi za to, że nas tutaj ugościł. I wszystkim wam tutaj, którzy jesteście z Kamienia, z naszej sąsiedniej miejscowości. A teraz ciąg dalszy, Mariusz Śniegulski z Leszczyn. Zaczął budować wielką łódź. Chciał zniszczyć cały zły swój świat. Od początku zaczął znów. Tak i ty wysłuchaj swego Boga dziś. Dobrą drogą idź przez życie swe. Wszystko zło naprawiaj w ten sam dzień. Nigdy Bogu nie mów nie. Popłyniemy arką miłości, zostawimy gdzieś naszą złość. Świat znów będzie pełen radości, więc dla innych Bogu nieś. Popłyniemy arką miłości, zostawimy gdzieś naszą złość. Świat znów będzie pełen radości, więc dla innych Bogu nieś. Naszą złość. Świat znów będzie pełen radości, więc dla innych Bogu nieś. Thank you.
nasz ojciec stworzył ten świat. To on stworzył niebo i wiatr. I przez swoją miłość syna nam dał. Wsiał za nas na krzyżu. To on ścigał grzechy świata. To za nas oddał życie swą. Nawrócić siostrę i brata. To on wisiał za nas na krzyżu. To on dźwigał grzechy świata. To on za nas oddał życie swoje. By nawrócić siostrę i brata. Panie Jezus, Ty na Golgotę szłeś. Ciężkim krzyżem i upadkami też. I po ziemi świętej nauczałeś nas. Nauczałeś prawdy o Bogu cały czas. To on wisiał za nas na krzyżu. To on dźwigał grzechy świata. To on za nas oddał życie swą. Nawrócić siostrę i brata. To on wisiał za nas na krzyżu. To on wisiał za grzechy świata. To on za nas oddał życie swoje. By nawrócić siostrę i brata. Dziękuję. O Jezus Pan wisiał za nas na krzyżu, by zbawić od przed nami się poniżył. Pęknijmy więc, oddajmy cześć wielkiemu, oddajmy cześć Jezusowi. Krzyż, ja widzę rany Jego, dziękując Mu, nie zostawię już samego. Dziękuję bardzo. I słowa, i muzykę, że naprawdę warto Mu jeszcze raz zaklaskać. Dziękuję. Dziękuję. Mariusz będzie pędził na próbę, za chwilę już idzie. Gra nie tyle w orkiestrze, na puzonie, ale także w innych zespołach. Naprawdę szkoła średnia muzyczna, niedługo studia, więc będzie talent wielki może i w Leszczynach. Drodzy moi, a teraz przychodzi czas, aby rozwiązać konkurs. Witam tutaj na scenie Patrycję, która nam tutaj już też od południa pomaga. Ja myślę dla niej też oklaski, dla wszystkich organizatorów dzisiejszego pofestiwalowego. W tle słyszymy utwory z kolejnych festiwali piosenki religijnej, kaset, które możecie Państwo nabywać przy trzech stoiskach obsługiwanych przez młodzież tutejszej parafii z Kamienia, którzy są organizatorami tego pofestiwalowego wspólnie z nami. Konkurs, drodzy Państwo. Wierzymy, że wszyscy jesteśmy, gdy jest Bóg. Wszyscy otrzymaliśmy karteczki, kupon konkursowy. I chciałbym tutaj powiedzieć, że już urna jest zamknięta, specjalnie przygotowana. Nikt już wrzucić karteczki nie może, chyba że jeszcze ktoś nie wrzucił.
taka nasza siła, by zgadzać. Proszę bardzo. Należymy do siebie, wierzymy. Pan jeszcze nie zdążył wrzucić, dlatego o taki skok przez nasze... Wierzymy w Jego Syna. A o, pan jeszcze nie pobrał karteczki. Ja myślę, że poczekamy na to, a ja w tym momencie... powiem, iż zgodnie z tym, co ogłaszałem i regulaminowo, organizatorzy festiwalu ubiegłoroczne, to znaczy tegoroczni organizatorzy, oczywiście nie biorą udziału w konkursie, ponieważ znają doskonale festiwal i sami go... Odbyło się to 13 czerwca 1992 roku. Niektórzy się bardzo cieszą, swoją radość próbują nam tutaj okazać. Drugie pytanie, kto organizuje festiwal? Zgodzę się z tym, że jest to także wspólnota młodzieży parafii Leszczyny, ale nie tylko. Głównie organizuje to Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Także odpowiedź trzecia była prawidłowa. Jeśli chodzi o trzecie pytanie, co oznacza nazwa Kanaan? Patrycja, która odpowiedź? Odpowiedź trzecia. Odpowiedź trzecia, czyli ziemia, do której zdążali Izraelici. Taka jest prawidłowa odpowiedź. Także tą sprawę mamy już za sobą. Przejdźmy zatem do najważniejszej czynności w naszym konkursie, tradycyjnie już organizowanym od kilku festiwali. Bardzo proszę, aby Patrycja teraz poszła po jakąś miłą osobę z pierwszego rzędu. Proszę bardzo, Patrycja. Pan redaktor Witold tam już dla nas muzykę szykuje. Ona zaraz będzie cały czas tu głośno, troszeczkę tak w cieniu moich słów brzmiała. A idzie już osoba, która nam wylosuje zwycięzców dzisiejszego konkursu. Nasza koleżanka powiedziała, że tylko ma imię. Magdzia, widzicie? Magdzia! Magdzia, to jest dla ciebie oklaski, ale nie uciekaj, chodź tutaj do nas. Chodź, Magduś, chodź. Chodź, Magdzia. Kolejne czynności to będzie wylosowanie jednego kuponu, sprawdzenie odpowiedzi, czy są pozytywne, a później odczytanie, kto jest zwycięzcą nagrody trzeciej. A nagrodą trzecią jest kaseta z 5. Festiwalu Piosenki Religijnej Kanaan. No niestety, odpowiedzi są nieprawidłowe. Wszystko tak jest. Gwiazdy śnią. Płomień tańczy jasno, woda wciąż płynie. I trzecią nagrodę, a więc kasetę z 5. festiwalu, zdobyła Aleksandra Tomaszewska. Brawo dla Oli. Brawo dla Oli, wręczamy nagrodę. Ola, gratuluję. Masz przecież właśnie darował ten cud. Ola jest bardzo szczęśliwa. Przyjechała razem z zespołem Las Piñas. Drodzy Państwo, drugą nagrodą, jest ona już o wiele cenniejsza, jest kaseton na bilon ufundowany przez sklep Ujana oraz koszulka Kanaan. I zwycięzcą
prawidłowe odpowiedzi jest Zbigniew Czubak. Wszystko jest Gratulujemy Zbyszkowi z Rybnika. I drodzy moi, pierwsza nagroda jest nagrodą naprawdę szczególną. Chciałbym powiedzieć, że oprócz tego kasetanu na Bilon, wszystkie nagrody ufundowane są przez organizatorów, przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Leszczyn. I drodzy moi, prawidłowe odpowiedzi. Nie powiedziałem jeszcze, co jest nagrodą pierwszą. Pierwszą nagrodą jest... Jest... No, może Patrycja powie. Zestaw kaset Kanaan. Wszystkie festiwale, wszystkie 5 kaset z każdego festiwalu, ponieważ mamy kasetę audio. I zwyciężczynią... I już chłopcy zawiedzeni. Zwyciężczynią jest... To przecież właśnie... Iza Kaznowska! Prosimy! Prosimy Izę tutaj do nas! To przecież właśnie nam darował ten cudów nam. Drodzy moi, ja myślę, że Iza jest bardzo radosna z nagrody, którą otrzymała. Ona również z Rybnika tutaj do nas przyjechała. Wielkie oklaski za te nagrody, za ten konkurs! A nasza Magda, która losowała, otrzymała przed chwilą naklejkę z rąk Patrycji, której bardzo dziękuję za przeprowadzenie wspólnie ze mną konkursu. Dla niej także oklaski. Między Rybnikiem a... Że między Rybnikiem a Kamieniem jest aż taka różnica w temperaturach, bo u nas świeci słońce, a u was leci śnieg. I to mnie zaskakuje. Kolega Witek, który tam kręci przy tych tam pięknych kabeleczkach, to już też zmarzł i zaczynają mu zęby morsa rosnąć. Las Pinia dzisiaj o jedną osobę większą. Witamy Przemka na bębnach. Właśnie. Ktoś kiedyś powiedział, że nieważne, co się śpiewa, czy Dylana, czy Beatlesów, czy o górach, czy o morzu, ważne, żeby śpiewać razem, żeby być z sobą przy tym śpiewaniu, bo jest ono ważną funkcją naszego wspólnego bytowania. Noce ciemne, świerkowe nam spadają na głowę. Co się dzieje? Coś nam trzaska. Co się? To ty. Światło płonie i złoty deszcz, a tęcza tęcz nad głową, wystarczy tylko spojrzeć. Bo mój świat, niechaj spadają łuski z moich oczu. O, mój świat, istnieje to, co kochasz.
wielkiego powrotu. Do odczuwania prawd, widzenia ważnych słów. I czuję, płonie światło tuż obok nas. Tak czuję, światło płonie i złoty deszcz. A tęcza, tęcz, nad głową wystarczy tylko spojrzeć. O, mój świat, twój świat, deszczu rękami nie zagarnę.
słońca blask, jak nuta, która brzmi gdzieś w szczytach pośród mgieł. Biegniesz znów, usłyszeć głos jej chcesz. Słyszysz gdzieś ulotny wiatru dźwięk, co w kroplach rosy śpi. Biegnę dalej, zniknę, wsiąknę w trawie. Podejdę chyłkiem za złapę, zasuwnij skroń. Zanim obejrzysz się, już mnie nie będzie wcale. W sotniku wietrze, gdzie znowu kryłeś się, poczekaj chwilę, wstrumasz tylko w głowie. Wciąż dokąd spędzisz, o nic nie martwisz się. Przesiądź na chwilę tu, smutno mi przecież same. Zanim się odpędzisz, ciepłą dłonią oprotę cię jak śnieg. Cieniem szybżący kus płynę po twojej piersi. Szaleńcze dzwoni, proszę, bo tłumie brak. Mój panie, pole ręce precz ode mnie. Ty palców dotyk rozpala moją twarz. Po plecach biegnie dreszcz, cała już się rumienie. Szalony szal, u progu nocy plączę się w twą. Okrzyk i śpiew, państwo chciwy bark, tysiąc zwierzy grą, wyrzeźby twą figurę. Za brodę złapię, pnę ugryzy w nos, zatrzymam w końcu kroku, aż się zdziwisz. Na kręce uszu przytrzymam cię za wąs, zwiodę, uwiodę w las, plączę cię w pajęczynę. Biegnąć wpłyniemy wieczny gąszcz, przed życie nasze jedno okrągnienie. W strumieniu w trawie nasz zawiowany los, rzeka dzikiego cud cisza już po spełnieniu. Dziękujemy. Taka historia jest z tą piosenką, że my ją znamy ponad rok, a jeszcze nie zdążyliśmy się jej nauczyć na pamięć. Niech chybnie brakuje tam nas.
Od stania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. Słaby pusty dźwięk, inną ścigamy postać realnej zjawy kraju. Rusze się pruną, idziemy na piwo, niech chybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kraj. Jak sobie roi śmierć, dla nas ziemia za płytką, trujemy w górę gdzieś. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo, niech chybnie brakuje tam nas. Rozstania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. I na zakończenie piosenka ostatnia. Garnki muszę schować do kieszeni. Śpiewała dzisiaj. Przemek zagrał na gitarze. Drugi Przemek, nasza nowość, na bębnach. I Andrzej dla nas zaśpiewał i zagrał. To ja. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Dobranoc. Dobranoc. Drodzy moi, jest już dosyć zimno. Pozwólcie, że na zakończenie skieruję podziękowania w stronę sponsorów, dzięki którym tu jesteśmy. Podziękowania dla drugiego nam księdza proboszcza,
Jerzego, który nas tu wspierał przez różne metody. Nie będę wymieniał, bo już jest zimno. Dlatego dla niego oklaski wielkie. Dziękuję za obecność księdzu Eugeniuszowi. Dla niego też brawa. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizatorom, a byli to organizatorom pofestiwalowego. Byli to głównie organizatorzy młodzieży z KSM-u, z Kamienia. Głównie dziękuję Sebastianowi za jego wkład. To on wnosił kolumny na scenę, to on wspólnie z chłopcami tu z Kamienia montował scenografię. Zostało nas bardzo mało, ale stworzyliśmy to dzieło i było, mimo iż inni zawiedli. Drodzy moi, chciałem powiedzieć, że było fajnie, tak jak bywa zawsze, ale najważniejsze, co z tego dla nas ma płynąć, to pełna wiara w to, że czynimy to dla Pana. Chłopcom, którzy wnosili krzesła i montowali wszystko. Wszystkim za wszystko, łącznie z panem redaktorem Witoldem. I proszę pozdrowić tam całe radio od nas. Łącznie z rodzicami, z państwem Drążczyk, Alodią i Tomkiem za film. Dziękuję także, przybyłem z daleka. Byli tu nawet goście z Puławniowic, z daleko. Mają jeszcze długie godziny drogi przed nimi. Byli także klerycy z Katowic. Było nas tu wielu. Wszystkim za wszystko jeszcze raz szczere Bóg zapłać. Ode mnie, z mojej strony, ze strony, myślę, Sebastiana, wszystkich organizatorów dzisiejszego pofestiwalowego śpiewania. Szczere, serdeczne Bóg zapłać. Ja też chciałem wam wszystkim tutaj zebranym, już chyba tym resztkom, szczerze podziękować, gorąco. Już nie będę się powtarzał, ale naprawdę dziękuję panu Sebastianowi, tutaj Marcinowi, panu Witoldowi, którzy od rana, naprawdę ja ich podziwiałem za ich entuzjazm i zapał. Tak mi troszeczkę było żal, że te krzesła przynajmniej nie były zapełnione. No tak to już jest. Jak to zrozumieć, jak to wytłumaczyć? No nie potrafię. Tyle próśb, tyle zaproszeń, a jakoś tak było tego odzewu nie za dużo. Ale wyście byli i to jest najważniejsze. Dziękuję wam, żeście dotrwali mimo tego zimna, żeście stworzyli tę atmosferę. A teraz podziękujmy Panu Bogu za całość tutaj, za te wszystkie przeżycia. Chcemy uwielbić Go właśnie łącząc się duchowo z Jasną Górą i z wszystkimi innymi miejscami, gdzie śpiewają teraz wszyscy. Apel Jasnogórski. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Maryjo, jesteśmy młodzi, Maryjo, jesteśmy młodzi. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. Maryjo, Królowo nasza, Maryjo, Królowo nasza, my Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. My Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo na nadchodzącą noc. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was, na waszą drogę do domu, na wasz nocny spoczynek i na wszystkie dni naszego życia i niech pozostanie na zawsze z nami wszystkimi. Amen. A wszystkim chciałem podziękować dzwonami. Tylko tak potrafię w ogóle to miejsce, niech wam podziękuję dzwonami. Po prostu z Jezusem żyć zwyczajnie.